Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. I jesteśmy koło Goty, z tego co pamiętam. Tak, i teraz kierujemy się do Faring. I jak pewnie słyszycie, jakość mojego głosu jest już taka, jaka ma być, ponieważ zastosowałem pewne... pewne środki, że tak to powiem. Trochę improwizowałem, ale no cóż, ale się udało. Mianowicie nagrałem z Audacity mój głos, po czym odszumiam go, no i słychać go tak jak słychać, czyli tak jak ma być. No, ale myślę, że możemy się już przelecieć teraz do tego Faring. Nie będziemy czekać na dzień. Pokażę wam, jak fajnie wygląda tutaj łażenie z pochodnią w nocy. I tak, wiem, że jestem magiem i mogę używać światła, ale nie wiem nawet czego mam. Poza tym z pochodnią wygląda to o wiele fajniej. Trochę laguje, no ale to jest końcu. Pochodnia, ludzie, no to jest pochodnia. O Jezus. Okej, ale ja widzę, że tu mamy kolegów, ale ja nie chcę się z nimi bić na razie, więc przebiegnę se koło nich. Chodź, nie, ja mam tylko pochodnie, nie bić. Dobra. No, koniec drogi, ludzie. No. To możemy teraz pogadać z tymi ludzikami tutaj. I przejdziemy się spać i zaczniemy rano wykonywać questy. No, ale najpierw sobie z tym pogadamy, bo pamiętam, że tu siedział jeden. A, siema. Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrut. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz Kurtisa. Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomaga mi. Okej, ale trochę podwyższę głośność dialogu, bo było wiadomo, głośność głosów. Okej. Kurtis? Kto to? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów. Teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Khan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać. Mnie się jednak udało. No widzisz. Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz, co mi powiedział jeden kowal? Że najpierw muszę zabić 3 trole. 3 trole! Może i jestem stuknięty, ale nie jestem szaleńcem. Jak ci się udało dostać do zamku? Dzięki współpracy z orkami. To jedyny sposób. Uważaj jednak. Gdy ich zdenerwujesz, o zamku można zapomnieć. Tego gościa chyba dubbinguje Boberek, z tego co słyszę. No i tak mi się wydaje. Ale okej, z tym gościem sobie pogadamy trochę później. Muszę sobie poszukać jakiegoś miejsca do spania. Miejsce jest do spania nam na górze, ale chyba muszę pogadać z karczmarzem. Czego chcesz, nieznajomy? Chcę się napić. Jasne. Masz tu zimne piwko. Nie zostało mi go wiele. Ale powinno wystarczyć na przepłukanie gardła po podróży. Kończy ci się zaopatrzenie? Można tak powiedzieć. Orkowie mają większe potrzeby niż myśliwi. Przy okazji, jeśli masz ochotę na drzemkę, na górze jest pełno miejsca. Ale trzymaj się z daleka od dobytku pozostałych gości. No właśnie, o to mi chodziło. Więc chcemy się przespać i potem sobie pogadamy z resztą i powykonujemy dla nich questy. W
wolne łóżko, tak? Co jest? O, tutaj. Okej, idziemy spać. Good night. Good morning. Okej. To. Myślę, że zrobimy to po kolei i najpierw możemy temu gościowi z tymi trollami. Gościu. Zrobimy sobie tutaj quick save'a, ponieważ walka z trzema trollami to jednak nie jest łatwa sprawa. Mimo, że wielki są gorsze, no ale to w końcu są trolle. Chodź, gościu. Zabijmy te trolle razem. Będzie ciężko. Uwierz mi, widziałem te potwory. Dobrze się nad tym zastanę. Tylko nie wiem, czemu tak cicho słychać tych ludzi. Zapolujmy na trolle. Dobra, spróbujmy. Zaprowadzę cię. Może to przez deszcz? Nie, no. Deszcz potrafi w tej grze różne cuda zdziałać. Trolle. Gdzie są trolle? Sierwojad. Sierwojad. O, troll. Troll jeden. Troll drugi. I... Ty nic nie rozumiesz, co? O, wątpię, żeby troll coś rozumiał, gościu. Ty się tam baw z nim, a ja sobie wezmę tego jednego. Ojojoj. Sorry, ludzie, za mojego psa, ale wiecie jak to jest. Coś się poruszy na klatce schodowej tutaj. To ona już musi sprawdzić, poszczekać, jak to mały kundel. Więc sorry. O, i to jest zajebista zabawa, ludzie. To jest piękne. Oha, troll, bawimy się z trollem. O, już za sztywnie. Okej. Wypijemy sobie to. Może jeszcze jakąś miksturę, żeby nas uleczyło. Znaczy uleczyło chorobę. No. Dobrze. I możemy mu pomóc jeszcze raz. Ging. Nie, dobra. Teraz mamy sprint. I dwójka. Trójka. I lecimy na Szczecin jeszcze raz. I git. Dobra, tu jest troll. Ścierwojad. Nie pyskuj, panie ścierwojad. No dalej mi tego trolla. Nie, spadaj, gnoju. Gnoju ty. Gościu, wiesz, jest taka sprawa, że mi się mana skończyła, nie? Tak jakbyś mi to dalej trochę pomógł, to bym ci wielce zobowiązany. Gdzieś ty jest? Tutaj. No, jasne! Rozmiar to nie wszystko. No, wiesz co? Jak tyś to zrobił? Dobra, nie ma tu więcej troli, więc mogę się napić tego jeszcze raz. Ale kurde, to było chamstwo najwyższej wagi. Okej. Trolle nie żyją. Co dalej? To z całą pewnością zrobi wrażenie na orkę. A ja lepiej wrócę na razie do zamku. Level up. Fajnie. To możemy się prastarej wiedzy pouczyć dalej. Ile mamy tych punktów? 10? Czy ile? 10, tak, dobra. Ja sobie tutaj trochę poekspię na ścierwojadach. Wypijesz to? Nie wypijesz. Dobra. Mm-hmm.
Na razie to są wszystkie skille, które mam. Potem się oczywiście będę uczył ich trochę więcej, ale na razie te mi wystarczą, czyli leczenie i kulognia. Potem oczywiście dojdzie coś takiego jak przyzwanie demona. Może też na pewno dojdzie deszcz ognia. Być może dodam jeszcze takie skille, na przykład uleczenia choroby, uleczenia trucizny, chociaż to mogę się nauczyć odporności na to, więc wiadomo. Ale tutaj wchodzimy dalej do Faring. Po tej stronie był teleport właśnie do Faring, gdzieś tutaj. O, właśnie tu jest. O, Kilof. Z Vanguardu chcieli Kilof. Ata, Kilof. Bezi. Więc można sobie teraz to pozbierać. Tu chyba nic nie ma. Tutaj jakieś pierdoły. Ale z wytrych. A wytrychów mi brakuje bardzo często. Okej, okay, pogadajmy sobie z tym niewolnikiem. Siema. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w grozach po przejściu boju. Czekajcie, bo to jest naprawdę dziwne. Opcje. Dźwięk, głośność głosu. Zobaczymy teraz. Udało ci się już coś znaleźć? Ta, wielki pierścień. Chyba magiczny. Od kiedy go znalazłem, kopanie idzie mi dużo lepiej. Mogę ci go sprzedać. A za ile? Za 250 sztuk złota. To jest taki tam zwykły pierścień, który dodaje. Masz jeszcze coś na sprzedaż? Ale... Nie, ale może zainteresowałby cię pewien układ. Niedaleko stąd znajduje się pewna jaskinia. Z pewnością można się w niej nieźle obłowić. Na czym polega problem? W tej jaskini coś jest. Bestie, potwory... Coś. Zajmij się tym czymś, a dam ci sporo rudy. A gdzie ta jaskinia? Gdzie jest ta jaskinia? Przy wieży nad wioską. W jaskinie. Okej. Okay. Już wiem, co to jest za quest, już go pamiętam. No ale zrobimy go trochę na końcu, ponieważ on jest na szczycie tej góry. Na górze tam, na szczycie tej góry. A więc na razie sobie pogadamy z tymi okolicznymi ludziami. Dobry. Chcę najpierw być się dopieprze do tych robali na dole, wiesz? Od czasu, kiedy Khan zaczął rezydować w zamku, orkowie nikogo tam nie wpuszczają. No i? W wiosce aż roi się od najemników próbujących się dostać do zamku, ale udaje się tylko nielicznym. A ty potrafisz się dostać do zamku? Jasne, ale przebywam tu dłużej niż pozostali. Zanim tu wylądowałem, nadstawiałem karku dla orków na polu bitwy. Po wielkiej bitwie o Faring pozwolili mi założyć ten sklep. To więcej niż mógłbym kiedykolwiek osiągnąć w królewskiej armii. Mhm. A pokaż mi... Pokaż mi swoje towary. O. To. To na pewno kupimy. I możemy posprzedawać takie pierdoły tutaj resztę, co mamy. Tu nic nie ma, to nic nie ma. I tu też nic nie ma. No, zawsze coś.